troszkę Ocer Baltic Warriors. Ocer Baltic Warriors Sandra Montville jest na prowadzeniu wśród elitarnych kobiet. Na razie drugiej zawodniczki nie ma w zasięgu wzroku, więc towarzyszymy Sandrze w jej walce o zwycięstwo dzisiaj na Runmageddon Rekrut Modlin. Przeszkoda Holy Bull. Holy Bull by Toros. Ta zawodniczka już też kilkakrotnie gościła na Runmageddonie, więc ta przeszkoda powinna być jej już dobrze znana. Więc pewnie idzie teraz ten najtrudniejszy moment, przejście na kulki. Utrzymanie żaru ciała i niestety tutaj dotknięcie nogi było przed dotknięciem dzwonka. Sędzia też potwierdza, że trzeba powtórzyć, a więc myślę, jeszcze jedna próba i Sandra pewnie ogarnie. Tylko pamiętać, by spiąć mocno brzuch, nogi wysoko i do dzwonka. Zerkam, czy widać kolejną zawodniczkę. Na razie nie, więc Sandra ma komfort i może sobie spokojnie biec. Teraz należałoby to lekko uspokoić. Myślę, że dołożyć drugą rękę. Ok, trzyma. Teraz dzwonek. Jest! Holy Bull! Toros zaliczone. Biegniemy dalej. A tutaj zwycięzca dzisiejszego biegu. Danish Ludzkus. Litwa. Ocer Baltic Warriors. I trzeba nieco przyspieszyć, aby Sandrę dogonić. Narzuciła bardzo mocne tempo. Ostrożnie, ślisko. I biegamy na ostatnie przeszkody dzisiejszego biegu na miasteczko Runmageddonu. Zaczynamy od małego combo ninja, ringi i wariat. Nic nie szkodzi. Sandra Montville, Ocer Baltic Warriors, Litwa, pierwszą zawodniczką elit, która wbiegła na miasteczko w twierdzy Modlin. Zobaczymy, jak poradzi sobie z wariatem. Idzie na swing, mocno. Dobrze, jeszcze raz. Dzwoneczek, jest! Super! I teraz na multi. Widać, że przeszkody z Runmageddon już opanowane. Ja tą zawodniczkę też obserwowałem na jej Instagramie. Tam pokazywała, jak trenuje właśnie pod Runmageddon. Miała zbudowane przeszkody typu wariat, aby tu właśnie się dobrze przygotować do biegu. No i widać efekty przygotowań. Oprócz bardzo dobrego przygotowania biegowego, którym już się wcześniej popisała, widać duży progres przeszkodowy i przeszkody tutaj runmageddonowe nie są już jej straszne. Multi pewnie będzie bez problemu. Chwyt trzyma, idzie pięknie. Długie swingi, a więc chwyt jest pewny. Nie ma rękawiczek. Tutaj trzeba właśnie pamiętać, by poprawnie trzymać kulki z góry. Sandra to robi tak, jak należy. Gruszkę możemy chwycić już. O właśnie, w ten sposób. Jest dzwoneczek. Teraz biegniemy na Dena. Ale to trzeba przyznać, że Sandra jeszcze bardzo mocno ciśnie. Mimo, że ma dużą przewagę,
nad kolejną zawodniczką, bo nie widać jej na miasteczku, to biegowo się dziewczyna nie oszczędza. Wygląda, że sił ma jeszcze dużo. Nie wygląda, żeby była jakoś zmęczona, żeby to była walka o życie. Znaczy bieg kontrolowany, a mamy Magdę Missale na ninja ringach i na wariacie. Druga zawodniczka jest już na miasteczku. Czy da radę dogonić Sandrę? No, Sandra musiałaby tutaj mieć jakiś ogromny kłopot z tym Dena. Nie będzie jakich kłopot! Nie będzie kłopot! Tak, wszystko będzie w porządku. No i super, jak nie będzie kłopot... Andrzej Litwa, champion! Kłopotów nie będzie! Jak kłopot? Nie. Co zdziałać? Jak widzimy, kłopotów, kłopotów nie! Nie ma kłopotów! I... Dzwoneczek! Dzwoneczek! Bez kłopotów! Co za wariaty! Co za wariaty! I teraz... Lodowa! Wszystko może zaraz! Odważnie! Prosto do lodowej! Zasieki! Lekko! Lekko w dół. I na Jumanji. Czy mamy ostatnia, nie ostatnia, przedostatnia przeszkoda Jumanji. A potem tutaj oponęło, ale oponęło to już nie jest z pewnością żaden kłopot. Jedynie tutaj można jeszcze mieć jakiś ewentualnie problem, ale jak podpadają OCR, Litwa, champion, Sandra Montville idzie pewnie po zwycięstwo w dzisiejszym Ranmagedonie. Teraz przejście, a siateczka i pędzimy na Oponeo po zwycięstwo w Ranmagedon Modlin. Tak więc wygląda na to, że to Litwa zgarnia dzisiaj najpudła dzisiejszego dnia. Tutaj na Oponeo to już nie wiem, co by się musiało wydarzyć, żeby Sandra oddała zwycięstwo. Magda Missale, Power Training jest gdzieś już tu niedaleko, była już na miasteczku, no ale to jest niemożliwe, żeby tutaj się mogło aż tak zamieszać, żeby Magda dogoniła Sandrę. Zostało kilka elementów z Oponeo do pokonania. Patrzę jeszcze w tył, czy nie ma gdzieś tam Magdy, ale nie widać jej. Sandra może spokojnie kontrolować. Spróbujemy pokazać to z drugiej strony. Będziemy mieć w tle widzieć, co się dzieje za Sandrą. I dzwonek, ostatni dzwonek na Ranmagedon rekrut. I mamy zwyciężczynię. Mega, super! Jest radość, a więc zawodnicy z Litwy zgarnęli.